zdziwić, że Kawhi po zdobyciu mistrzostwa z Raptors odszedł z Toronto. Zostawił Toronto dla słonecznego Los Angeles. Może to nie czas i miejsce, żeby o tym teraz rozmawiać? Choć może w sumie właśnie to jest czas, a na pewno miejsce, żeby o tym rozmawiać. No ja uważam, że popełnił błąd, ale jak to mówią, nie mnie to oceniać. To była jego życiowa decyzja, żeby to zrobić, ale może kiedyś porozmawiamy o tym. Teraz chcę powiedzieć, że jestem w Toronto. Jestem na jednym z 5 meczów. Dziś w Toronto grają Dallas Mavericks. I właśnie za chwilę wsiadam do metra i udaję się do Scotiabank Arena, żeby zobaczyć to, miejmy nadzieję, piękne widowisko. Jest zimno. Wsiadam na stacji Kipling i jadę do stacji Union. Jest to już moja, jak dobrze liczę, 8 wyprawa do Toronto. Skłamałbym, gdybym powiedział, że znam Toronto jak własną kieszeń. No ale myślę, że po tylu razach bycia tutaj znam to miasto całkiem nieźle. A przynajmniej miejsca, które mnie najbardziej interesują. Golden State Warriors. Przyleciałem wcześniej rano. No i spaceruję sobie po Nowym Jorku. To jest szybka wyprawa. Mecz, a po meczu wracam o 6 rano do Toronto. Bo w Toronto są kolejne mecze. Mój plan na dziś jest taki, żeby porozmawiać z Brandinem Podziemskim, namówić go na grę w kadrze. No a tak poważnie, nie, poważnie chcę porozmawiać z Brandinem Podziemskim i poruszyć też kwestię obywatelstwa i grę w kadrze. Chciałbym też oczywiście zobaczyć Stefa. Stef na żywo to jest zawsze coś. O, Klaya Thompsona jak najbardziej też. Mniej więcej 4 godziny do meczu Knicksów z Warriors.
Jeśli widać zmęczenie na mojej twarzy, to jest to prawdziwe zmęczenie. Wczoraj w Toronto na meczu Dallas Raptors byłem. Mecz zakończył się, kiedy się zakończył, ale ja do domu zajechałem koło północy, a o 6 rano już musiałem wstawać na poranny lot do Nowego Jorku. Nie narzekam, jedynie nakreślam realia, które wyglądają tak, jak wyglądają. Chciałem w krótkim czasie zmaksymalizować ten wyjazd i zrobić jak najwięcej meczów, więc pomyślałem, że w ciągu jednego dnia przerwy od mojego normalnego rozkładu meczów w Toronto zrobię sobie jednodniową wyprawę do Nowego Jorku. A zobaczyć Stefa na żywo to nigdy nie jest zły pomysł. Tak myślę i mam nadzieję, że będzie fajny mecz dzisiaj. Mam też nadzieję, że uda mi się pogadać z Brandinem Podziemskim, namówić go na grę w kadrze Polski. No a korzystając z okazji, że jestem w Nowym Jorku, trochę sobie spaceruję i zwiedzam, ale za niedługo będzie trzeba się udać do MSG. A tymczasem przede mną jest Central Park. Jestem już w Central Parku. Trochę mniej zgiełku ulic Nowego Jorku. Więc chcę powiedzieć, że dziś mam... Wczoraj miałem mecz Raptors-Mavs. Dziś mam mecz Knicks-Warriors. Jutro mam mecz Raptors, znowu Warriors, będę miał Warriors back to back. A później mecz, znaczy dzień przerwy, Charlotte Hornets. Może nie jakiś super atrakcyjny rywal, ale NBA na żywo to jest zawsze NBA na żywo. Później dzień przerwy i na koniec mojej wyprawy Pelikany. Nie pamiętam dokładnie, czy Pelikany coś tam grają w międzyczasie. Podejrzewam, że na pewno coś grają. Mam nadzieję, że Zion się nie połamie, że nic mu się nie stanie, że będzie i że zagra. A z tym nigdy nic nie wiadomo. No ale taką mam nadzieję. Jeszcze na żywo nie widziałem Ziona. Podobno robi wrażenie, więc chcę to zobaczyć. A tymczasem podelektuję się trochę świeżym powietrzem Central Parku i będę udawał się do MSG odebrać akredytację, zobaczyć, co tam się dzieje. Powtarzam po raz kolejny, może złapać Brandina Podziemskiego i pogadać jak Polak z przyszłym Polakiem. Tak wygląda panorama Nowego Jorku widziana z Central Parku. Latające nad głową samoloty w Nowym Jorku to może nie jest coś, co chciałby się widzieć i słyszeć. Żartuję, to się wytnie. Jestem na stacji metra 155 i 8. A to może oznaczać tylko jedno. Nie, to może oznaczać dużo rzeczy, ale w tym przypadku oznacza to tylko jedno. Oznacza to, że przyjechałem zobaczyć słynny, legendarny wręcz Rucker Park. Wychodzę z metra i zobaczymy, jak to wygląda na żywo. Mam nadzieję, że było mnie słychać na początku, a mówiłem, że jesteśmy na ulicy, na stacji 155 i 8 Avenue i idziemy na Rucker Park. Słynny Rucker Park. Grali na nim wszyscy wielcy. Kobe, KD i inni. Szkoda, że nikt nie gra, bo chciałem oddać swój słynny rzut z rogu. Poczekam tu trochę. Też nie mam za dużo czasu, bo muszę niedługo udawać się do MSG na mecz. Mam nadzieję, że ktoś się pojawi. A jak się nie pojawi, to mam nadzieję, że co ma wisieć, nie utonie. Parents
Sali, sali. Spokojnie. Jest. Great competitors in the game, and so he has to play with fire and energy and passion, and he's doing that, but he's just walking the line beautifully. W szatni Golden State Warriors w MSG, a ze mną jest Brandon Podziemski i będzie chciał powiedzieć wam kilka słów. Proszę, Brandon. What's up, Polish fans? Brandon here. About to play the Knicks. Love your guys' support back home, and I'll see you soon. Welcome to Madison Square Garden, the world's most famous arena. Tonight's matchup features the Golden State Warriors. And now, please welcome the Chiefs Freedom Unlimited starting lineup with Golf, New York Knicks. At 6'2 from Villanova, number 11, Jalen. And on, at 6'5 from Villanova, 0, Dante. Center at 7-1 from Germany, number 55, Isaiah Hartenstein. And Colton at 6'8 from Memphis, number 5, Precious Achiuwa. And then forward at 6'6 from Villanova, number 3, Josh Hart. And coming from your New York Knicks, I'm David O. Let's play ball! This is a special place. It's a, always talk about the basketball history that's you know, that's happened here. I've had some good nights here. You know, 2 years ago was special. So it's just a different energy every time you come into the city, into the building. I think it really, I honestly helped us in that 20-4 start, just because we were kind of buzzing and flying around. And, you know, wanted to take advantage of our one night that we come out here. Jest 1 marca, dwie godziny, mniej więcej dwie godziny do meczu Raptors Warriors. To będzie mój trzeci mecz w ciągu 72 godzin. Jest to mój rekord, mój prywatny rekord. No i też myślę, że rekord trudny do pobicia. No chyba, że ten trzeci mecz byłby o godzinie 12. Wtedy liczba godzin się zmniejsza, ale to jest mniejsza z tym. Mam Warriors po raz kolejny w back-to-back i tak sobie myślę, że to nie jest takie proste. Ja jestem zmęczony, a przecież nie grałem, a ci zawodnicy muszą i zagrać mecz, i odpocząć, i podróżować, i przede wszystkim zasnąć, a pełno adrenaliny, pełno emocji. Jesteś w hotelu późno w nocy, albo wcześniej rano, w zależności od podróży. A później musisz się obudzić, zwlec z łóżka i znowu doprowadzić swoje ciało do takiego stanu, żeby grać. To nie jest proste, myślę. Jesteśmy 2 godziny, tak jak powiedziałem przed meczem. I zazwyczaj jest tak, że zawodnicy, którzy w danym meczu nie grają,
albo ogólnie są poza rotacją, albo będą grali małe minuty, oni rozgrzewają się najwcześniej. Najlepsi zawodnicy, zawodnicy, którzy grają długie minuty, przychodzą najpóźniej i rozgrzewają się najkrócej, co jest oczywiście zrozumiałe. Tam się grzeje Kelly Olynyk, ale trzeba też powiedzieć, że zawodnicy, którzy grają i przychodzą wcześniej na rozgrzewkę, to zazwyczaj nie rozgrzewają się jakoś tak super intensywnie. Są jakieś tam drobne sekwencje pracy nóg, jakieś rzuty stacjonarne, rzuty z wyskoku, a tak jak powiedziałem wcześniej, ci zawodnicy, którzy nie grają, którzy są poza rotacją, rozgrzewają się najbardziej, najdłużej, najbardziej intensywnie. Wychodzą z takiej rozgrzewki spoceni, jak po prawdziwym treningu. Trzeci mecz, w trzeci kolejny wieczór za mną. Warriors pokonali Raptors. O, co było do przewidzenia raczej. Chociaż w sporcie nie można być pewnym niczego. Dowiedziałem się, że zawodnicy Warriors w podobny sposób podróżowali wczoraj z Nowego Jorku do Toronto. Myślałem, że będą spać w Nowym Jorku i rano przylecą, a tymczasem... A nie, właśnie tak było. Przepraszam, źle mówię. Spali w Nowym Jorku i wylecieli o 7 rano. Ja wyleciałem o 6. Podobno byli bardzo zmęczeni, nie mieli żadnej rzutówki, spali, odpoczywali i po prostu bezpośrednio przyszli na mecz. No i to chyba trochę na początku było widać, bo Kerr wziął czas po dosłownie kilku minutach meczu. A jeśli chodzi o sam mecz, to ja raczej na meczach się nie skupiam. Staram się skupiać na rzeczach, które działy się poza parkietem, poza tym, co kibice mogą zobaczyć. Ale zanim to powiem, chcę pokazać pewną rzecz. To jest już moja, jak dobrze liczę, 8 wyprawa do Toronto, ale ten widok nigdy się nie zestarzeje. Wieża CN Tower. I no dla mnie miejsce charakterystyczne, bo zawsze jak tu jestem, to robię zdjęcie. Mam miłe wspomnienia z tym miejscem. Udało mi się zadać pytanie na konferencji coachowi Kerrowi i bardzo mi się podobała jego odpowiedź. Zapytałem o jak on to widzi, jeśli chodzi o pomysł, że NBA ma zrobić usprawnienia, jeśli chodzi o interpretację przepisów, żeby dać więcej siły, więcej możliwości obronie, bo w ostatnich 20 latach rzeczy, które się działy z przepisami, z interpretacjami, starały się trochę naprawić atak. Bardzo słusznie, bo zresztą jak sam Kerr mówił, w ostatnich playoffach, w których brał udział, to były wyniki tam 80-70 czy coś takiego i to było straszne. Nie będę mówił to, co powiedział, bo ja to już wrzucałem, więc ten, kto chciał zobaczyć, to zobaczył, a kto nie zobaczył jeszcze, to może zobaczyć. Zadałem też pytanie Draymondowi Greenowi na temat tego, co to są nowe media, bo on to często podkreśla, że jest przedstawicielem nowych mediów. Czym są stare media, czym są nowe media, jaka jest różnica. To też już wrzuciłem, to też już można było zobaczyć, a jak ktoś nie widział, może zobaczyć.
No i tak to. Trzeba się udać na, nie wiem czy zasłużony, ale na odpoczynek. Jutro nie gramy, jutro nigdzie nie jedziemy. Choć powiem szczerze, miałem, może nie tyle w planach, co myślałem o tym, żeby w każdy dzień przerwy pojechać na jakiś mecz. Dlaczego? Dlatego, że obawiam się, że ten wyjazd na NBA to może być już mój ostatni wyjazd. Nie będę zdradzał szczegółów, bo mam nadzieję, że się mylę. I to tyle, jeśli chodzi o raport z dzisiaj. Trzeci mecz, trzeci wieczór, czas do domu. Byłbym zapomniał. Byłem w szatni Warriors i udało mi się porozmawiać trochę z Brandinem Podziemskim. Pisałem o tym wcześniej, powiem teraz. Jeśli zawodnik jest kontuzjowany, a Podziemski był kontuzjowany, coś mu się stało w kolano we wczorajszym meczu z Nowym Jorkiem, to jeśli zawodnik jest kontuzjowany, to nie ma obowiązku rozmawiania z mediami i też nie ma raczej takiego nastawienia, że będzie rozmawiał z mediami. Zawodnik czasami przychodzi, czasami nie przychodzi. No w tym wypadku Brandin był w hali ciałem i duszą. No nie wiem czy duszą, ale ciałem na pewno był. Ale udało mi się do niego dotrzeć i udało mi się zadać dwa dodatkowe pytania. To też już na pewno zostało upublicznione. Ale stojąc w szatni Warriors, podszedł do mnie Gary Payton II, postukał mnie w ramię, ja się odwróciłem, a on mówi: fajną masz bluzę. Ja mówię: no dzięki, a ta fajna bluza wygląda tak. To jest moja fajna bluza w grzyby. Wielu ludziom się podoba. No mi też, dlatego ją kupiłem. Rozmawiałem też chwilkę z Chrisem Paulem, ale tak zaznaczyłem to zresztą, że off the record. Zapytałem się go, czy pamięta Maćka Lampę. Z Maćkiem Lampę grał trochę w jego debiutanckim sezonie, w sensie Chrisa Paula debiutanckim sezonie. Powiedział, że pamięta i że nazywali go Spindirella, dlatego że na treningach dużo używał spin move tak zwanego. Teraz już na 100% zakończam ten wieczór, ten dzień, tę relację. Jutro odpoczywam, a pojutrze gramy, znaczy nie my, ja będę obserwował. Raptors grają z Charlotte Hornets.